Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Zapraszam do naszego spotkania z Księgą Wyjścia. Dzisiaj o wizycie teścia. Zapraszam do odcinka. Zostańcie do końca, bo dwa ważne ogłoszenia. Fragment, o którym chcę dzisiaj mówić, jest opisany w 18 rozdziale Księgi Wyjścia. Zapraszam, żebyście sobie przeczytali ten rozdział. Z tej wizyty teścia możemy się nauczyć jednej ważnej rzeczy, jak nie zamęczyć siebie i innych. Pierwsza część tej wizyty to spotkanie teścia z Mojżeszem, który opowiada o tych wszystkich wydarzeniach, tych wszystkich cudach, które Bóg zdziałał dla Izraela. Ale potem Jetro towarzyszy Mojżeszowi przez cały dzień, kiedy ten sądzi swój lud, kiedy rozsądza sprawy, a oni czekają w kolejce, by się dostać do Mojżesza. Na koniec dnia Jetro mówi im bardzo ważną rzecz. W ten sposób, jak będziesz postępował, zamęczysz siebie i innych. Przekaż sprawy sądzenia innym, wybierz ludzi, którzy się do tego nadają, którzy będą rozsądzali nad 10, nad 50, nad 100. A ty weź tylko najważniejsze sprawy. Myślę, że to jest niezwykle cenna wskazówka. Bardzo często grozi nam to, że wydaje nam się, że tylko ja to mogę zrobić. Nie ma ludzi niezastąpionych, a jak często myślimy, że jest wręcz przeciwnie. Tylko ja jestem najlepszy, ja dam sobie z tym radę. Albo po prostu, jak ja tego nie zrobię, nikt tego nie zrobi, inni tego nie zrobią, ja muszę to zrobić. W ten sposób możemy zamęczyć i siebie, i innych. I nie będziemy szczęśliwi, będziemy narzekać, będziemy ciągle niezadowoleni. Co zrobić? Odpuścić, posłuchać rady teścia. Albo czasem posłuchać ludzi, którzy stoją z boku, którzy widzą nasze życie. Taka sytuacja może nam grozić w naszych rodzinach, może nam grozić w naszych wspólnotach, może nam grozić w pracy. Nikt nie jest od wszystkiego. I jeśli będziemy tak myśleć, to po prostu będziemy nieszczęśliwi. Druga odsłona, drugi aspekt tego, co mówi Jetro, to jest takie myślenie, to są tacy ludzie, z którymi się możemy spotkać, którzy tak o sobie uważają. Warto być z dystansem wobec ludzi, którzy mówią, jestem najlepszy, beze mnie nie dacie rady. Tacy ludzie też się zdarzają. I tacy ludzie sprawiają, że my jesteśmy wkurzeni, że oni są nieszczęśliwi, a na koniec bardzo często zostają sami. Jeśli ktoś tak uważa, to warto być wobec niego ze sporym dystansem. No i wreszcie trzecia odsłona tego wydarzenia i tej prawdy, bo w nas jest trochę pychy. Ktoś może to wykorzystać i w ten sposób nas wpędzić w takie poczucie i w takie myślenie, bez ciebie to nie pójdzie. Najczęściej taka sytuacja jest w naszych stosunkach zawodowych, służbowych. Ile razy szef mówi, ty zrobisz to najlepiej, tylko ty to zrobisz. Właściwie to jest twoje, weź naprawdę, zrób to. I my dajemy się tak łatwo nabrać. I to nie chodzi o to, żeby nie wykonywać swoich obowiązków. To nie chodzi o to, żeby też nie robić tego, co potrafię robić najlepiej. Ale chodzi o to, żeby przestać myśleć, że możemy zrobić wszystko, że bez nas się wszystko zawali, że jesteśmy niezastąpieni. To jest bardzo uwalniające. Wbrew temu, co może myślimy i co sprawia, że się boimy tak pomyśleć, boimy się zostawić jakieś rzeczy, to tak naprawdę sprawi, że i my, i inni z nami będą bardziej szczęśliwi. Myślę, że każdy z nas może znaleźć takie miejsce i każdy z nas w sobie też takie myślenie, ja to muszę zrobić sam. I dzisiaj Pismo Święte, i dzisiaj Pan Bóg chce ci powiedzieć, zobacz, z czego tak naprawdę trzeba zrezygnować. Co przekazać innym, żeby móc robić to, co mam tak naprawdę robić, do czego mnie Pan Bóg zaprasza najlepiej i dobrze. Muszę wam się przyznać, że trochę, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, to myślałem sobie właśnie o tych naszych filmach. Czy naprawdę to jest to, czego Pan Bóg chce? Czy to jest to, gdzie mam odpuścić, czy nie? Sam jeszcze nie wiem. Muszę to przemyśleć i przemodlić. Póki co chcę robić te filmy, ale z drugiej strony sporo czasu one zajmują. Z drugiej strony też trzeba je wymyślić, przygotować. Na szczęście jest Tomek, który pomaga w nagraniu.
ale potem to trzeba zmontować, wrzucić na YouTube. Dlatego bardzo się cieszę z Waszych sugestii co do tematu, bo przynajmniej wymyślanie już jakoś mi odpada. I dlatego Was dalej proszę o to, żebyście w komentarzach pisali sugestie tematów, o których chcielibyście słuchać w tych filmach. Jeszcze dwa zaproszenia i dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze, w każdą środę w naszej hospicyjnej kaplicy mamy nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Eucharystii. Jeśli masz jakąś intencję, to możesz napisać w komentarzach. My te intencje odczytamy w czasie tej naszej wspólnej modlitwy. Drugie ogłoszenie dotyczy tego cyklu. Cyklu spotkań z Księgą Wyjścia, spotkań ze Słowem. Odcinki będą jeszcze jutro i w środę. I na czas Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocnej przerywamy. Wrócimy do Księgi Wyjścia, bo chciałbym, żebyśmy kontynuowali nasze spotkania ze Starym Testamentem. No a w końcu dopiero jesteśmy w 18 rozdziale Księgi Wyjścia, więc jeszcze troszkę przed nami. Na Wielki Tydzień zapraszam do krótkich filmów, które będą nas wprowadzać do każdego dnia, wprowadzać do liturgii, do czytań i do tego, co się wydarza. Chciałbym, żebyśmy ten Wielki Tydzień przeżyli w skupieniu, żebyśmy przeżyli tylko z krótkimi filmami, żebyście mieli czas na to, żeby przeżyć go rzeczywiście w skupieniu i modlitwie. Potem będziemy wracać i do cyklu wyznań kapelana, i do cyklu z Księgą Wyjścia, no i do nowych cykli. Wśród nowych rzeczy jest pytanka i odpowiedzi, więc jeśli macie jakieś pytanka, szczególnie biblijne pytanka, to też piszcie w komentarzach. Będę się starał ten cykl nagrać już po Wielkanocy. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego wieczoru. Błogosławię Was serdecznie, ściskam z Bogiem.